Także dzisiaj, gdy mamy 22, proszę Państwa, maja 2015 roku, to jesteśmy tutaj w rewirze, proszę Państwa, gdzie Wasza żebraczka w brązowym chodzi. Tylko to nie ta, to jest gruba. Żebraczka gruba i wyprasza szlachcianki z pierwszego miejsca autobusu i potem biegnie z wyciągniętą ręką tu pod Empikiem. No tych żebraczek to jest bardzo dużo, widzicie Państwo. Cyganek też jest bardzo dużo, które mają białaczkę i mordami kręcą. No wiecie Państwo, cygano, żydo, dziado, gady. Świadków Jehowy tylko nie ma, a ci, którzy tak atakują, bo to wiecie Państwo, już od któregoś dnia tu opisujemy, omawiamy schizofrenię taką, nerwowość taką, taki atak. Ci, którzy atakują, to widocznie czują się zagrożeni i przegrywają. Dlatego, proszę Państwa, już tu wielokrotnie też jak chodziłyśmy do tej galerii Sopockiej, czy pod 53 do tej galerii naszej innej szlachcianki, która też prowadzi galerię, być może jest wypraszana przez żebraczkę w brązowym fraku. Także, proszę Państwa, tutaj jest świat szerokiej drogi, czyli Świadków Jehowy nie ma, tego co dobre nie ma, a tego co złe, niedobre, to jest pełno. Szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, Biblia mówi. Także widzicie Państwo, centrum Warszawy i nigdzie nie ma Biblii, bo jadę w sumie tak, z biblioteki uniwersyteckiej, ani tam śladu Biblii, a dzisiaj Wochenende Państwo zobaczą, fajny dzień, a dzisiaj Wochenende i wcale fajna pogoda, także proszę Państwa, nie ma śladu Biblii, a tutaj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina to te historie Państwo znacie, wyrzucanie przez parafian Biblii do śmietnika, no przecież przez katolickich parafian, tutaj w Warszawie kogo innego nie ma. Na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, jak tylko tu są wyznawcy papieża. No, nie ma Świadków Jehowy, no, nie ma ewangelików, no, nie ma mormonów. Są tylko takie cyganichy, dzisiaj jedna to siedziała, tam one się rozkładają na te pufy, w tych pufach, na dobre 56, gdzie wasz papież był. No to przecież żadna z naszych sióstr od Jehówek to by nie poszła, by się nie wylegiwała na pufie i jeszcze śpią. I jeszcze tak piła kole, proszę Państwa. I tak 10 razy piła te kole, że potem wstawała niepotrzebnie cały czas. Wszystko niepotrzebnie, te ruchy takie hipochondryczne. I widać, że skoro przegrywają, to się wściekają, są agresywni bardzo. No teraz ten Komorowski musi strasznie uważać, żeby był atakujący jako ten, który jest agresywny, żeby mógł zwyciężyć z tym Dudą. No. No ja bym nie chciała na tego Komorowskiego, chociaż Janek Witek umarł, ale powiedział, że on na Dudę z kolei nie chce. Na Dudę nie chce, tylko na Komorowskiego. Także głos mniej. Także jeden głos mniej, proszę Państwa. Tam, gdzie agresja, tam, gdzie zgrzytanie zębami, tam nie ma Biblii. Tam, gdzie ble, 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 dziad do dziada, gad do gada, tam nie ma Biblii. Przecież wtedy, gdy im wszystkim prostym zewsząd nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza, wtedy, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masza urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego natknieć wierzkę kopie wrogu, nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem pierwszy po kolędzie w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, a ty chłopku dare, dare. No i teraz tak, Komorowski mówi, że jestem zwycięzcą. No to przecież to tak nieładnie mówić. To nawet gdyby Duda zwyciężył wyraźnie, powiedzmy, no to trzeba go też poprzeć. Nie można tak, że za wszelką cenę usram się, nie dam się. Nie, to nie można tak, bo przecież jeżeli ktoś inny wygra, to trzeba go też poprzeć, no bo widocznie zasłużył, prawda?
Także, proszę Państwa, cyganki z białaczką wszelkiej też maści, bo dzisiaj mordami kręcą, są niezadowolone i chcą atakować, tylko nie wiedzą co, nie wiedzą kogo, bo mówię, że 2,5 miliona, nikt nikogo nie zna, a taka agresja, taki atak, tak się nienawidzą. Tak się nienawidzą, proszę Państwa. Także mamy tutaj Pałac Kultury Stalina i Lenina i sobie przejdźmy pod ziemiami na tamtą stronę, no bo nie musimy się nigdzie spieszyć. Dzisiaj jest, proszę Państwa, bardzo piękny dzień. Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest 22 maja. Dopieruj, mówią niektórzy. Dopieruj. Tak jak mówią matematyka, polityka, fizyka. No to jakby to brzmiało, gdybym ja tak naprawdę mówiła. Dopieruj. Także, proszę Państwa, jesteśmy w świecie cygano, że do dziadogadów i oni też tak źle, fatalnie mówią. I to nie tyle tylko źle, że akcenty złe w języku polskim, w radiu TOK FM na Czerskiej, ale że w ogóle mówią mową gumową przede wszystkim, przez R, a poza tym coś tam nie ma, albo ja jakąś energią szczątkową mówią, nie mówią tak normalnie, że energia z ciebie wychodzi, jak to w akordeonie jest, to masz akordeon i energia wychodzi i to każdy dźwięk jest na wydechu, prawda? Jest rozplanowany. Także wiecie Państwo, tak samo i u nas. Jest tak wycyrklowane, żebyśmy nie na wdechu mówili, nie na wdechu śpiewali, tylko z ikrą szepy to było. Tutaj przechodzimy przez handelek. Także już będziemy wychodzić, proszę Państwa, krótka ta ścieżka na górę. Będziemy zaraz tutaj oglądać. Także, proszę Państwa, ulica Marszałkowska na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie u cygano, żydo, dziadogadów. Jest takie rozluźnienie optyczne, jest takie, że albo to katoliczka się po łbie drapie, po głowie przy ją męczą. Drapie się, albo na wernisażach nieprzyzwoicie się zachowują. No na przykład wczoraj ten Włodek też taki, no już jemu mój kapelusz się podobał, sobie żartuje, że chce mi go zdjąć z głowy, bo on się upił. Tylko dlatego. Tak to by się nie zachowywał, nie obyczajnie. No. Także przychodzą nie wiadomo po co, nachlać się, nażreć się, a jak jest część artystyczna, to oni wcale nie chcą do końca doczekać, tylko jedzą, piją. Nawet tam w hotelu Nowotel, to co Państwo widzieliście. Też proszę Państwa, ten Włodek tak mówi, o, że już niech spadają. A tam poszło takie dwoje Państwa, zobaczą kaski, hełmy może. Przy tej policji coś strzegą, coś pilnują. Także pokażmy tę drogę jeszcze może bardziej doskonalszą. No, wcale to nie musi być jakaś szeroka droga, tylko raczej wąska, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która wyjdzie na zatracenie. Także jak Państwo macie takie te tłumy, to im więcej, to musicie pamiętać, że gorzej. I na tym właściwie polega ten parking. Proszę Państwa, i już tam jest policja, sprawdzają, a myślałam, że ci z tymi hełmami, kaskami, to że już tu lecą, proszę Państwa, do nich, oni gdzieś tam pobiegli z tymi kaskami. Także pozdrawiamy tutaj z parkingu przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, drogi szerokiej, zaraz pokażemy Państwu drogę do Anglo-Ameryki. Białystok, możecie Państwo stąd właśnie pojechać do Anglo-Ameryki. Białystok, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Extra. Myślałem, że może jakiegoś kryminalistę, przestępcę z bombami w samochodzie złapali, bo tak jak jakieś takie coś biegnie z kaskami, no to nie wiadomo na kogo. No, także no, ludzie nie lubią policji i nie lubi się jeszcze innych ludzi w czasie Izraela, proszę Państwa, lichwiarzy.
tych, którzy podatki zbierali, nie lubią po prostu. Być może kiedyś polubią policję, przynajmniej tutaj, no bo dzięki tej policji, proszę Państwa, żyje się jakoś. Ja Państwu powiem, tajemnicę zdradzę. Kto lubi policję? Tak ogólnie katolicy. Ogólnie katolicy nie lubią policji, no bo to jest oczywiste, z oczywistych względów. Ale kto policję lubi? Niech Państwo zgadną. Przecież wiadomo, że świadkowie Jehowy. U świadków Jehowy, tylko że tutaj nie ma świadków Jehowy. Zaraz tę drogę pokażę Państwu, jak do świadków Jehowy dotrzeć. W książce You Can Live Forever in Paradise on Earth, ale w następnych książkach też, jak się wspomina o policji, to właśnie mówi się, że policja służy społeczeństwu, pilnuje porządku, żebyśmy w spokoju spali, w spokoju pracowali, żyli, byli i nie zbyt często umierali, gdy się biją, gdy się tłuką, gdy są napady. Także zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok. Jak pojechać do Anglo-Ameryki Białystok? Proszę Państwa, oto właśnie jest bus Podlasie Express, który przyjechał z Anglo-Ameryki Białystok, skoro oni wysiadają. Także to wszystko, z czym mamy do czynienia dzisiaj, czy to na dobrej 56 w Buwie, tak jak tam mówię o plotkarstwie, piszą o plotkarstwie, to wyznawcy papieża plotkują. No tak, no naprawdę, przecież na mszach śpią, wcale ich nie interesuje, co ten ksiądz mówi. I ci bezdomni też, jak na pobożeńskiej u tych sióstr białych, modlą się, no to tylko po to, żeby miseczkę ryżu dostać, tak jak w Afryce. Także to są czarni murzyni i rzeczywiście są czarni. No, ale wiecie Państwo, cyganka katolicka nie musi być czarna, może mieć białaczkę. Czyli, że dzisiaj dużo cyganek też widziałam białaczkę mających, mordami kręcących. Tak, tak. Także już. Poprawić się i na mszę. Także proszę Państwa, już przyjechała Anglo-Ameryka Białystok i zapraszamy Państwa na salony. Czyli, no ja nie wiem, jakie tu są salony. Na pewno nie takie jak w Japonii, 80-metrowe, 80 metrów kwadrat, piękne kobiety przyjechały, proszę Państwa. A młódź Twoja zrodzi Ci się, proszę Państwa, zapraszamy serdecznie. No, do pałacu może kultury Stalina i Lenina. No, Lenin i Stalin to symbol, proszę Państwa, rzeczywiście ateizmu. No i tak się w to wszystko, to co tu w Warszawie wmieszało. Czyli Żydzi, Cyganie, Rumuni, katolicy na jednym wózku jadą. No bo oni się wcale naprawdę nie modlą. Tak jak mówię. Śpią. Śpią na mszach. O Jezus, no. Patrz. Można, no można, nie można, zobacz. Nie można, bo facet się rozpędził i wcale nawet nie otworzył mu drzwi, a mógł, prawda? Facet poszedł z torbą, no bo on chciał, wiecie Państwo, na lotnisko pojechać. A tym to jeszcze pojedziesz na lotnisko. No. Także, wiecie Państwo, dzwoni firma Play o 6 stycznia i on mówi, że o, dla Pani mam ciekawe nowe oferty, czy możemy porozmawiać? A ja mówię, nie, dziękuję. Także wiecie Państwo, nagabują, zaczepiają jak cyganki, no bo tak, świadkowie Jehowy, jak gdyby tak mieli coś mówić, to przynajmniej nagabywać znaczy, nie? No to przynajmniej wiedzą, że coś ważnego w Biblii jest, no bo kobieto, opamiętaj się, no nie wyrzucaj Biblii do śmietnika, a przecież Nowy Testament to jest ten wasz Nowy Testament, czy ten nasz, bo to jest jeden, to jest 26, 27 ksiąg Pisma Świętego, to jest część Biblii, no. Także też nie powinno się mówić ani Stary Testament, bo w Starym nie ma co stare, ani Nowy Testament, bo w Nowym nie ma co nowe.
W Nowym to tam jest nawet opowiedziana historia Adama i Ewy, historia, że rechodupstwo uprawiali przed potopem, wtedy kiedy Noe głosił, no, wytrwale i dzielnie, może trochę nagabywał, ale mówił: opamiętajcie się, no bo deszcz nigdy nie padał wcześniej. I to była taka otoczka dookoła ziemi, proszę Państwa, która to otoczka w postaci pary wodnej utrzymywała super temperaturę, klimat taki szklarniany, paproci, że nawet dinozaury mogły tu się czuć świetnie, proszę Państwa. No i wtedy, kiedy jak ten potop spadł, no bo przecież oni kaszleli, oni drwili, oni chrumczeli, pobrechiwali, hipochondria, nerwowość, no to przecież ile tam do arki osób weszło? Tylko ci, którzy po prostu mieli silną wiarę, coś ze sobą robili, no to tylko ci weszli i przeżyli. A wszyscy, no ci, którzy uprawiali właśnie to rechodupstwo, tę taką hipochondrię, nerwowość taką i agresję, no bo przegrywają, no to po prostu poginęli w czasie potopu, a potop zmiótł wszystkich. Czyli że Jezus, skoro powołał się na czasy potopu, i w Ewangeliach to mamy napisane, szuka, i są odnośniki, są konkordancje, jest kontekst. Konkordancja biblijna to jest zbiór wersetów biblijnych, jest według alfabetu słowo, jakieś hasło, takie słowo, które występuje w Biblii, czy stanowi część wersetu, słowo kluczowe jakieś. Także proszę Państwa, możecie sobie poszukać, gdzie to Jezus w ilu miejscach w pismach chrześcijańskich wypowiada się o potopie, na przykład, które to Pismo Święte, żeście tam widziałam, jak się z schodkami schodzi, rozdawali Gedeonici, przekład Gedeonitów Nowego Testamentu, czyli chrześcijańskich pism greckich, i każdy tutaj z tych warszawiaków, no, wyrzucał praktycznie na bruk, do śmietnika, na trawę, na krzaki, na drzewie to leżało. Na chodniku, w śmietniku, no w ogóle, wiecie Państwo, skandal. I wtedy tutaj w tym Pałacu Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa, w tym Pałacu Kultury Stalina i Lenina odbywały się targi książki. Teraz te targi książki przerzucono jakby na Stadion Narodowy, tam gdzie ten wasz papież był, bo jeszcze powtarzam jeszcze raz, że nie ma tutaj w ogóle ani Świadków Jehowy, ani Mormonów, ani Ewangelików. Co? Żebraków katolickich 100. Także nie ma tutaj żadnych nie ma świętych w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Świadków Jehowy, ani Mormonów, ani Ewangelików, ani dobrych ludzi, ani świętych, ani żadnych. Także zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki. Białystok pojechać i tutaj już nie zagadujcie, nic nie róbcie, tylko po prostu można tutaj sobie poczytać, pojechać. Wcale nie musicie być jakimiś tam, jak to mówią, cyganami, że jeżdżą. Chińczycy też jeżdżą, przełamali się. Także proszę Państwa, jest o 12.35, o 17.35, 20.20, 22.15 i jeszcze gdzieś ten Podlasie Ekspres była, proszę Państwa, i się zmyła. Tak. Ktoś zerwał. No, ale no Podlasie gdzieś tam można wyczytać. Zapraszamy. Także zawsze można. Jak ktoś chce, dla chcącego, nic trudnego. Tutaj z katolickiej Polski orzeł pod pałacem, który Stalina i Lenina jest. Także widzicie Państwo, tutaj Biblii nigdzie nie ma, gdzie jest agresja. Tutaj Biblii nigdzie Słowa Bożego nie ma, bo tu nie jest Ameryka. W Ameryce prezydenci rękę na Biblii kładą, to już milion razy mówiłam, dla podkreślenia ważności sprawy, że Biblia dla Amerykanów, proszę Państwa, jest czymś ważnym, no bo Ameryka wierzy w Boga. America believes in God. Amerykanie God, tak mówią, to o w A przechodzi, no bo to jest język taki bardziej luźny niż ten, który jest angielski. Tutaj to ani to jest angielski język, ani to jest amerykański, ale nawet też po promocjach katolickich,
Ani nawet polski nie jest ładny, tak jak państwo widzą, że no, Paradowska jako polityczka mówi tak. Polityka, 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 polityka. To jeżeli Paradowska Janina mówi polityka, 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 czyli że nie umie krakowianka nawet mówić ładnie po polsku. Albo praktyki, 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 praktyki. To są ludzie tacy czasem nawet i ta piwnikowa też chyba z Krakowa jest przecież, nie, z Angloameryki. Białystok u mnie jak piwnik była w Angloameryce, Białystok nauczycielką języka rosyjskiego, to była, nie pamiętam, Barbara to nie, jaka, piwnik, piwnik była, tak. Nie pamiętam, czy Krystyna to katoliczki już kopcące, proszę państwa, kopcące. Wstydu nie mają, po prostu dziadówy na żywca kopcą, wiesz. Plują, potem stoją, oplotkowywują się, tak jak dzisiaj oplotkowywały się w bibliotece uniwersyteckiej. To, co państwo tam widzieliście. No nie wytrzyma dziadówa, żeby nie gadała i jeszcze z takim uśmiechem jak ksiądz. Ręce składa przy modłach na pokaz. Oczywiście on wciąż myślą, że to Bóg wysłuchuje, prawda? Gdy się modlą. A to bramo z kości słoniowej, a to, że bramo z kości słoniowej módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. No mnóstwo takich rzeczy, których treść jest nielogiczna, że treść jest nielogiczna, nieprawdziwa, bo to nie może być prawdziwe, skoro jest nielogiczne. Gdyby brama z kości słoniowej się modliła za nami i to wszystko, wiecie państwo, u nich na poważnie. I jeżeli ktoś chodzi na przykład z Biblią, przecież nie ksiądz po kolędzie, czy stoją Świadkowie Jehowy pomiędzy Warszawa Centralna i Złoty Taras obok gitary z Biblią, no to co tak mówi brama z kości słoniowej, módl się za nami, jakże ma nie być wściekły na Świadków Jehowy. Także oni kaszlą, pochrumkują, pokasłują na tych Świadków Jehowy, plują nawet gdzieś na boku, prawda? A plują oni na boku, na boku, na boku. Także oni plują gdzieś wciąż na boku, na boku. Nie można tutaj zbyt głośno, bo tu się już przechodził z Petem dziadul. Oglądał i się gapił wścibsko, strasznie, bo to przecież coś się dzieje, coś się dzieje. Oni by chcieli jeszcze, żeby w ramach tego systemu jeszcze kapitalistycznego, nie kapitalistycznego, tylko komunistycznego, tego co było, żeby ludzie tak sobie, wiecie państwo, żeby ludzie tak sobie chodzili jeden, drugi, trzeci, czwarty, tak samo, by tak samo się zachowywali. Żeby sobie wszystko wiedzieli, jak w kołchozie, wiecie pan. A tutaj Ameryka wchodzi. Ameryka polega na tym, proszę państwa, że są indywidualiści, że są wciąż, jak żebrze, widzisz, jeszcze on tutaj się nas wstydził, tak? Bo zobaczył, że tutaj radio idzie. Zaraz weźmiemy go na spytki. Także, proszę państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w katolickiej Polsce, a dni ostatnie, zgadza się, będą ludzie samolubni, chciwi, chełpliwi, bluźnierczy, że będą rodzicom, że będą nieposłuszni, przesadni, przesądni, bo to parafianie, nienawistni, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, którzy przybierają nawet i pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, czyli tej pobożności. A z nich wilcy, a z nich świnie, a z nich krowy, a z nich jelenie, a z nich bydło, bydło, bydło. To więc córka dzwoni do matki, do Angloameryki Białystok i mówi: mamo, przyjeżdżajcie, wszystko jest, a ta mama mówi: nie przyjedziemy, nie da ci ojciec, nie da ci matka, co da ci sąsiadka. Także już ludzie nie chcą przyjeżdżać z Angloameryki Białystok. Tak, ja sama znam, a to Ania, a to Hania, a to
które nawet do cerkwi przyjeżdżały, Magdaleny Świętej, przecież nie tu, bo tu jest Pałac Świecki Kultury Stalina i Lenina. I tutaj to całe, to wiecie Państwo, żydostwo jakby chce przejąć nowożydzi, skoro oni zabili Jezusa Chrystusa 2000 lat temu, to czy ci Żydzi w ogóle w coś wierzą? Nic nie wierzą. No i za nimi ci wszyscy żebracy. No i w tej żebracznicy katolickiej w Warszawie, w tej żebracznicy wielkiej, te katoliczki, te żebraczki są hipochondryczne, są agresywne, niemiłe, to słabo. No, także leżała jedna na pufie dzisiaj w bibliotece uniwersyteckiej na Dobrej 5:56 i kole popijała z czerwonej puszki. I tak powstawała, i tak i piła, to tam przechylić parę razy. A ona i przechylała, i przechylała, i piła, że aż się zaczęła, no, denerwować ludzi, że ona tak pi. I ty potem zaczęła wstawać na jednej nodze stała i się zaczęła wiercić. I ja mówię, z taką babą, no to przecież mąż, który by wytrzymał, prawda? Także buziaczki pozdrawiamy, wsiewo harosze, bo sibirska wazarowie, no i oczywiście kawkaska wazalecia, bądź zdarowa, kak karowa, krasiwa, kak świniaczka. Także to Oleńka z Witolińskiej, ale no nie wiem, czy ona żyje, może już też nie żyć, bo wiecie pani, staruszka mogła umrzeć, staruszka, chociaż ona jako ta staruszka to miała tyłek wielki, nogi szczupłe i w dresach chodziła, biegała 3-4 koty, no i te nogi, proszę państwa, zakładała na głowę. Taka staruszka, to ja teraz nie potrafię nogi założyć na głowę. No a ona po prostu lekko, ja mówię, no niektórzy mają takie jakieś kości, chociaż ja jestem baletnicą, proszę państwa, w sumie baletnicą zawodową, to ja nigdy nóg na głowie nie miałam, bo mówili tak, może to było ku postraszeniu, że proszę nie zakładać, proszę państwa, nogi na głowę, no bo nie zdejmiesz. I się wszyscy bali. Albo mówili, że proszę się smarować olejem czy smalcem całe ciało, to będziesz mogła i sznurek robić, i szpagaty, lekko i bez wysiłku. Tak, że tym tłuszczem. A ja mówię, no rzeczywiście, ale kto by to się chciał tłuszczem wysmarować? Olejem czy tam czym, proszę państwa, całe ciało, skórę. I to taka bajka była, taka bajka, ja, dajcie spokój. Także widzicie pani, my jesteśmy tutaj u kaszlących, kaszlą, wszędzie tu kaszlą, wyznawcy, kto kaszle, no przecież w Warszawie nie ma ani świadków Jehowy, ani prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików. Dlaczego nie ma świadków Jehowy? Proszę państwa, przecież wiadomo, że nawet gdyby byli, to byście ich tutaj nigdy nie spotkali. Jeśli by oni nie przyjechali, bo oni tu przyjeżdżają i tam stoją. Proszę państwa, świadkowie Jehowy to jest wąska droga, bo tylko ta jedna prowadzi do żywota wiecznego, wąska droga, a szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. No i że oczywiście wielu wchodzi, no, także widzicie państwa, buziaczki przesyłamy i tutaj możecie właśnie odwiedzić świadków Jehowy, którzy no specjalnie muszą przyjechać z Anglo-Ameryki Białystok, żeby tak pół dnia, może więcej, z Biblią postać, ale to przecież to co idzie, to oni nie będą, proszę państwa, czytać Pisma Świętego. Oni nie będą się interesować Pismem Świętym, wycieczka. Także świadkowie Jehowy na pewno stoją. No, może nie będą stać 24 podczas Dnia Zielonych Świątek. Także proszę państwa, pozdrawiamy serdecznie. No i że te państwu buziaczki przesyłamy. Bądź zdarowa, kak karowa, krasiwa, kak świniaczka. Także proszę państwa, jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacji. Buziaczki pozdrawiam, no i proszę jeść kaczki.
Także, proszę Państwa, my sobie tak tutaj opowiadamy, a Janek leży w kostnicy. Janek Maciej Witek, proszę Państwa. No, mój przyjaciel. Kiedyś spotykałam go tutaj, no wszędzie. On chodził sobie, tak zaglądał. Tak chodził, jaki tam kiedyś był w czasie pracy, proszę Państwa, przecież jak on pracował, był tym pośrednikiem handlowym, no to cały czas przecież on nie pracował. To był tu i tu i tu, był tam i tam i tam, proszę Państwa, Jan Witek. No i tak bał się wejść. Ja mówię, chodź na promocję książki, chodź na wernisaż. On nie, 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 nie. I po prostu potrafił, proszę Państwa, tych ludzi nie ocenić, skrytykować. To więc tak, w barze Bistro Trojka. Dobrze, że jesteśmy tu z tej strony, gdzie jest Muzeum Techniki. W barze Bistro Trojka bardzo mu się nie spodobała Ruda Wiedźma. Kto to jest Ruda Wiedźma? Proszę Państwa, przecież wiadomo, że to jest ta Ruda Monika niemiła, która tak przytyła, że ten brzuch taki nieciekawy. I ona kiedyś, bo one nie pamiętają, te dziewczyny, nie pamiętają, za jabłko wzięła 2 złote, a jabłko nigdy 2 złote nie kosztowało. Tutaj przy Uniwersytecie Warszawskim, bo byłam wcześniej w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, rozdawali jabłka za darmo. Przez megafon, jabłko, 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 jabłko. Zapraszamy na jabłko, którego Putin widocznie nie chciał przyjąć, to więc za dużo jabłek i rozdają za darmo. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. No i ta Ruda Monika, tu można wejść tędy, w prawo skręcić, pójść na skróty, proszę Państwa, można pójść do Bistro Trojka, to jest w holu głównym, jak się wchodzi na lewo składkami i na lewo. Także buziaczki, no i pozdrawiamy serdecznie. To jest informacja turystyczna. No i tutaj mamy te cyganki katolickie, bo one są tak leniwe, że one coś nie chcą za bardzo pracować. Nie chcą pracować. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że oczywiście buziaczki przesyłamy tu z Warszawy, gdzie nigdzie nie ma, o Państwa zobaczą, znowu żółty bus pojechał, to pewnie z lotniska przyjechał, a tam następny żółty bus z lotniska do Anglo-Ameryki, Białystok, zapraszamy, bo katoliczki nas moherowe zakaszlą, proszę Państwa, będzie dramat, także zapraszamy, proszę Państwa, tutaj do naszych braci, do naszych sióstr, do Świadków Jehowy, którzy stoją pomiędzy, tak jak mówię, Złote Tarasy i Warszawa Centralna z Biblią pod pachą, no i głoszą Słowo Boże. Czyli tak, kiedyś to żeśmy śpiewali. Od drzwi do drzwi chodzimy dziś. Także, proszę Państwa, Jehowy słowa treść nieść, nieść. No a teraz to można i stać, ale ponieważ katolicy, kaszlący, wrzeszczący, leżący, opierający się zbyt wygodnie i po cwaniacku charakternie, po chamsku, uwielbiają leżeć, a nie lubią stać, bo myślą, że to tylko u nich pod kościołami ich rodowicie żebracy stoją, no to Świadkowie Jehowy zrobili im wstyd. Czyli tak, jakby kij w mrowisko, kij w żebracznicę wielką, czyli że po prostu oni stoją. No i a oni są ci wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrobramskiej, przesądni. Czyli taki jest jakby zgrzyt, prawda? Także chodźmy tutaj, proszę Państwa, do informacji turystycznej. Chodźmy tutaj, proszę Państwa, do informacji turystycznej, która jest w centrum katolickiej Polski. Czyli, że dzisiaj nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, Świadków Jehowy, świadków nie ma, zwłaszcza dlatego, że czas głosowania jest, przecież Świadkowie Jehowy głosują na króla. Świadkowie Jehowy mówią, że możesz ich oszukać jako ludzi, ale Pana Boga się nie oszuka. No to więc, proszę Państwa, ci, którzy czy chcieliby być wykluczeni, czy chcieli uciekać z organizacji z jakiegoś tam powodu, to niech nie myślą sobie, że oni nie oszukali Pana Boga.
że oni oszukali Pana Boga Jehowy. Oni nigdy nie oszukają Pana Boga. Bo to nie jest tak, jak ci katolicy mówią, że jak się wyda, to będzie wstyd, jak się wyda, ale Pan Bóg też przebacza i Pan Bóg wielkiego halu nie robi. Pan Bóg nie pamięta grzechów, prawda? Podobnie też mówi ten największy autorytet, autorytet moralny wszechczasów, Nirmala Devi. Także tam stają świadkowie Jehowy, podglądamy.